Laponton wraca do gry i wchodzi do kolejnej walki. Tutaj jakaś łapka go strzela z uroków, ale on zaraz wyciągnie swój wielki batagur i zaje mu w łeb. Dobra, to ja mam teraz zacząć coś mówić do kamery, tak? Zajebiście. Dzień dobry, witam serdecznie. Trochę mi się zaginęło. Poszedłem po mleko ostatnimi czasy i nie wróciłem. Minęło równe pół roku od momentu, kiedy nie grałem w Broken Ranks. Jeżeli ktoś mnie nie kojarzy, bo jest taka szansa, no to ja jestem takim youtuberem, który kiedyś nagrywał Broken Ranks. To taka gra. Broken Ranks, o jaka super gra, zobaczmy. Aha, muszę jeszcze aktualizację pobrać. Dobra, to trochę przypał akurat. Okej. No to niech to się pobiera. Ja w tym czasie poopowiadam, dlaczego mnie nie było. Tak jakby ktoś pytał. Nie, no nie będę tego opowiadał. Jeżeli ktoś z was jest ciekawy, dlaczego mnie nie było, no to zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Prawdopodobnie sobie o tym trochę pogadamy. A teraz skupmy się na grze, tylko to musi się jeszcze pobrać. Mój scenariusz odcinka nie zakładał tej aktualizacji. Woohoo! Możemy grać! Play! Zobaczmy. Nie mam pojęcia, co się zmieniło w tej grze. Nie grałem to pół roku, tak jak powiedziałem. Specjalnie dla was, widzowie, zamknąłem kanał na pół roku. Taki challenge, wiecie, nie grałem w Broken Ranks przez pół roku. Zobaczcie, jakie poświęcenie, widzowie. Dobra, jesteśmy na naszej... Ej, a czemu ja nie mam wszystkich postaci? Aha, bo teraz jest tak serwerami chyba podzielone. O, jednak mam wszystkie, trochę ich dużo. Ej, ten wygląda trochę jak jakiś generał. Wchodzimy na Pontonika chyba, nie? Na Kadarin, ten nowy serwer. Fatalnym błędem było wzięcie wudu w lutym, tak szczerze. Zalogowałem się, ale heca. Ej, odpoczynek, dobra, zobaczmy, jak ta postać wygląda. O, dokładnie tak samo jak ją zapamiętałem. Ej, zobaczcie, mamy pierwsze nowości, że to są jakieś cyferki teraz przy fraksach. Ej, wiecie co jest strasznie niepokojące po tak długim czasie nagrywania, że ja gadam coś do was, do kamery i na przykład opowiadam jakiś żart i nie słyszę żadnego śmiechu, żadnej odpowiedzi. To jest tak dziwne po takim czasie, czuję się jak głupek strasznie. No dobra, nieważne. Jesteśmy na serwerze. Dzień dobry, czy ktoś jest w ogóle na czacie? Zobaczmy. Ej, co to jest za guzik? Targowisko. Słyszałem, że targowisko wprowadzili, jest zajebiste, bo można teraz łatwo sprzedawać i kupować przedmioty. Zobaczmy, aha, Konari, to są te fajne synergetyki, które zniszczyły grę. Nacharia, zobaczmy, okej, można sobie kupić. A jak ja bym chciał na przykład sprzedać coś, to co muszę zrobić? No teraz jest za ciemno, mam wrażenie. Ej, osoby, które jeszcze grają w Broken Ranks, możecie napisać, czy targowisko jest spoko. Wydaje mi się, że tak, tutaj chyba nie będzie zbyt dużo skomplikowanej rzeczy. Na przykład, ej, przypuśćmy, że chcę sprzedać item, co muszę zrobić? Jestem nowym graczem, w sumie by się zgadzało, chcę sprzedać itemek, co ja muszę kliknąć? Dobra, załóżmy, czekajcie, może taki punkt coś. Chcę sprzedać mięcho z tego, z alfy, zobaczmy, jak ja mam to zrobić. Nie masz tyle platyny, dorzuć platyny, chyba coś źle kliknąłem. Dobra, nie ma czasu tutaj na jakieś nudy, napiszmy na czacie, zobaczmy ile graczy gra teraz w Broken Ranks. Jest teraz, widzowie, 3 września. 14.07. Zobaczmy. Siema. A, tu jest nawet napisane, okej. Okay. Ktoś mi odpisze. Ja widzę, tutaj ogólnie ludzie chodzą. Są skrzynki platynowe teraz w tym Broken Ranksie, ale super. O, dostałem, co dostałem? 1700 złota, zajebiście. Ej, to fajnie w sumie, bo zawsze pamiętam, że na premierze tej gry był straszny problem ze złotem. No, chyba niestety nikt mi nie odpisze. Z nowości, które wprowadzili i o nich wiem, na pewno wprowadzili marionetkę. I na pewno wprowadzili ducha zamku. Nie widziałem ani jednego, ani drugiego. Marionetkę chyba kiedyś widziałem na jakimś streamie u kogoś. Ale, o, kolejne, 3000 złota, super. Ktoś na mnie pisze, zobaczcie. Siema, wróciłem, juhu, widzowie mnie pamiętają, ale zajebiście. Dobra, siema. Siemanko, siemanko. Ej, widzowie, czy wy byście chcieli w tych czasach, trochę się zmieniło, jakbyście nie zauważyli, odkąd odszedłem. Między innymi wybucha wojna. Widzowie, czy wy byście chcieli serię z Broken Ranksa? To jest moje pytanie do was. Kowałem jakieś komary. Okej, mam małpę. Maciej. Ej, zobaczcie, teraz w ogóle jest napisany level naszej postaci w tym, w ekranie końcowym, zajebiście. To akurat jest spoko zmiana. No, więc jeżeli ktoś z was by chciał jakąś serię z Broken Ranksa, co mam na to, co mam, nic nie mam, jestem biedny. Ogólnie co rozumiem przez nowa seria z Broken Ranksa, jeżeli byście chcieli? Na pewno wprowadzili nowe questy, to jest po pierwsze, więc możemy sobie je ponagrywać, bo są całkowicie nowe, ja nie wiem, o co w nich chodzi, nawet nie wiem, na które są levele, tak szczerze. Ale możemy chyba sobie to sprawdzić, zobaczmy. Tak, mamy tutaj jakiś najazd pęta, aha, nie, to już było. Zlecenie z wróżbą na przykład mamy do zrobienia. Dorwać szpiega u toru i plażowe menu. To są chyba nowe questy, tak mi się wydaje. Albo to są zlecenia, okej. Okay. Aha, tutaj mamy, aha, tutaj nic nie ma. Zadania główne. Złoża pychy, to też już było. A tutaj? Tu też nic nie ma. Gdzie są nowe questy? Oszukali mnie. Ars Moriendi jest nowym questem na 40 level, okej. Okay. Trefny towar, 47. Jesień życia chyba też jest nowy. Dobra, no mamy trochę tego, więc możemy sobie je ponagrywać. Ja oczywiście poprowadzę je w swój sposób, czyli nie będzie to żaden poradnik ani nic takiego, tylko po prostu pośmiejemy się z fabuły. Więc jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej. A ja teraz będę szedł sobie na marionetkę. Tylko na tej postaci chyba nie mogę tu wejść. Aha, mogę. Bo myślałem, że nie mam questa. No może mam?
A więc spoko, ludzie, 2K farmy mają po 300 kluczy. Aha, bo jest jakiś event, dobrze wiedzieć. Ja chyba na tym wudu nie zrobię tej marionetki. To ja po prostu zaloguję się na jakiegoś pontona czy innego zajebistego gościa. Tankmeister, czemu jest goły? dobra, weźmy sobie. Czemu jest nadzy wszyscy? What the fuck? Ej, weźmy La Pontona. La Ponton teraz ma reworka, przecież on teraz ma zajebiste uderzenie obszarowe. Zobaczmy sobie, jak to będzie działać. Spróbujemy zrobić marionetkę La Pontonem. Z tego co pamiętam, mam też jakieś pety. A gdzie mam wszystkie itemy? Aha, dobra, mam tu. Jezu, myślałem, że już nie mam, Boże święty. Jakby mnie okradli, to byłaby lipa. A, bo ja nie mam... Co? O nie, ja mam zrestartowane wszystko? Ale lipa, ja nie wiem, jak ja mam zrobić postać teraz. O nie, co za lipa. Jak się teraz robi barbarzyńca? Dobra, zakładam, że pod siłę, nie? Oj, ojej. Czemu ja mam tutaj rework zrobiony? A zobaczmy łucznik. No nie, dlaczego ja mam wszystkie umiejętności zrestartowane? Nie potrafię sobie postaci zrobić teraz, no. Będziecie się śmiali ze mnie. No dobra, to chodzimy na barbarzyńca i robimy szybko postać. Mówię, ja pierwszy raz wszedłem do gry. Nigdy totalnie, co to jest jakaś gwiazdka przy tej postaci? Nigdy totalnie nie było mnie w Taernie, znaczy w Broken Rank przez ostatnie pół roku, więc jestem na świeżo, nawet nie wiedziałem, że takie problemy będą. Ale dobra, to ja szybko sobie zbuduję tę postać i idziemy na marionetkę, widzę w tym odcinku. Ogólnie to ludzie cały czas piszą coś o jakimś evencie, ja do końca nie wiem, o co chodzi, czy to jest ten event ze skrzynkami czy co. No nie wiem, mam nadzieję, że tutaj nie omija mnie jakaś wakacyjna przygoda, jakieś bicie, wiecie, super bossów. Dobra, a dlaczego ja w ogóle mam tylko takie czaty? Lokalny? Prywatny? Drużynowy. A gdzie jest czat ogólny? Co się dzieje na tej postaci? Tutaj nie ma czatu ogólnego. Dobra, widzowie, zbudujmy sobie postać. Mamy 2 miliony złota. W ogóle ja tak żałuję, widzowie, tak szczerze, nie? Ja tak żałuję, że w lutym, kiedy zacząłem grać w Broken Rank na nowym serwerze, stworzyłem voodoo. Voodoo to jest tak nudna klasa postaci. Nie grajcie voodoo, widzowie. Znaczy, ja wiem, że teraz będą tutaj, wiecie, krytycy kulinarni Magda Gessla wlecą na czat i napiszą, że voodoo jest zajebisty. No mi się po prostu jego styl gry nie podoba, bo tak naprawdę stałem w miejscu, przez to, że jeszcze teraz te synergetyki są takie same i nasza postać wygląda tak samo przez całą dosłownie grę, to jest problem tego typu. Problem tego typu, że nie mogę tu wejść. Czemu ja mam jakieś takie ogołocone postacie z umiejętności? Jak to nie mogę tu wejść? No nie, nie mam żadnego questa zrobionego. Chciałem pomucić trochę moim potężnym batagurem. Nie no, dobra. Ej, dobra, to lipa straszna. To wracamy na tego, na voodoo, widzowie. To właśnie mówiłem, że nie lubię nim grać. Nie, bo ta postać ma ten właśnie problem, że ona ma po prostu cały czas to samo. W sensie, wiecie, zakładamy sobie tam itemki, no i tylko procenty się zmieniają, nie? I nie mam żadnych fajnych modyfikatorów. Strasznie, strasznie kiepska jest ta gra na voodoo. Nie podoba mi się jakoś. Tak czuję, jakbym w ogóle się nie rozwijał. To trochę tak jak na YouTubie. Ej, no to co ja mam teraz zrobić? Bo chciałem iść na marionetkę w tym odcinku. Ej, chłopacy, mogę z wami? Jak miał na imię ten gość? No dobra, czyli ja tej marionetki nie zrobię niestety sam. Czyli odcinek już do fejla. Ale zobaczmy na przykład wyszukiwarkę drużyn. Czy ktoś szuka... Ej, szukają? Ilość chętnych, 3. A ja bym chciał na marionetkę pójść. Lista drużyn. Murana, Krzyżak, Kobra, XPL. Chce mnie ktoś zabrać na władcę marionetek? Chciałem na odcinku zobaczyć. Proszę. Kto gra w tę grę, pisze 1, 2, 3. Zacna Zosia! Zacna Zosia! Zacna Mosia! Wbijaj! Hejka. Czekam pod instancją. Gorzej będzie, jak ja nie mogę tego bossa robić, bo nie mam questa wykonanego. To będzie dopiero przypał. Dobra, widzowie, opuszczamy Zacną Zosię, bo ja mam lepszy pomysł. Zrobimy to w ten sposób. Jeszcze raz wejdę na mojego pontona. Ona tam sobie teraz biegnie na marionetkę, co prawda ja wyszedłem z gry, ale mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Logujemy się na pontona. Zrobimy tak, po prostu pójdziemy sobie jaskiniami. No, na pewno to się uda. A jak nie, to wrócimy do naszej Zosi. Tutaj mogę zwiększać. Dajmy sobie dużo w siłę. Z 90. Dajmy sobie też ze 100 w wiedzę. Dajmy sobie trochę w hapsy. O kurde, 600 dałem przez przypadek. Oj, no dobra, będziemy pancerni. Dajmy sobie trochę w kondo na pewno. No i jeszcze chyba trochę tej siły podbijmy wtedy. Ile ja mam punktów? Co mam tu jeszcze dawać? Raz w manę. Nie, 300 ma... A dobra, w sumie może być. Dajmy jeszcze trochę w siłę. Nie, ja i tak nie będę grał prawdopodobnie na tym pontonie, więc... To taki jest, wiecie, o, jeszcze trochę tu i trochę tu i trochę tu. Dobra, dawaj, okej, zajebiście. Właśnie to chciałem osiągnąć. Okej, i teraz weźmy sobie jeszcze umki. Amok. Co to robi? Aha, fala gniewu. Tak, to jest co? Tym będę chciał bić. Dobra, powiedzmy, że tyle wystarczy. Weźmy sobie amok, bo chyba to też się bierze. Obrona na uroki? Czemu obrona na uroki? Co to jest za spell? Furia. O nie, ja jakieś gówno wziąłem. Co to jest amok? Po co mi obrona na uroki na barbie? Ja muszę bić. Dobra, to furię bierzemy w takim razie. Jezus, już zepsułem tę postać. Dobra. To weźmy sobie... Tak, żeby było na 7 rund, może, albo nie. Dobra, dajmy tyle. Co ty się jeszcze rzeczy? Dynka może się przydać zdecydowanie. Wirujące ostrze to może być spoko. To jest dystansowy.
Weźmy sobie tak na siódemeczkę. Ja bym chciał jeszcze ten podstawowy cios. To jest... Weźmy sobie w ogóle wszystko na jeden, żeby potestować może. Krytyczne uderzenie. Ale bije, dobra, bierzemy to na maksa. Może taran ulepszmy trochę, co? To jest moja postać. Ta dynka na dwa trochę mnie martwi, ale możecie napisać, czy dobrze ją zrobiłem. Mam wrażenie, że nie. Ogólnie, dobra, teraz robimy tak. Ubieramy się, no, bierzemy nasze tutaj obdartusy, bierzemy nasze vibreny, nurt, pysk. Ej, kurde, stęsknię się za tym barmą, tak szczerze. Wiecie, kiedy był najlepszy czas grania w Taerna? Jak było 2D. O Jezu, jestem boomerem teraz, że to mówię, nie? Jak było 2D i chodziłem sobie na ducha zamku naszym barbarzyńcom, to było najlepsze, tego mi brakuje. Fera, ja chcę chyba karata w takim razie. Nie, Jurugu sobie wezmę, żeby jeszcze więcej bić, zajebiście. Za czym je ten barbarzyńca bije? Dobra, ja jeszcze bym chciał teraz naszego peta odkupić oczywiście, no bo tutaj... Kto nie pamięta, widzowie, kto z was nie pamięta pana Kruka, który robił niezłe spustoszenie na serwerach 2D, orając wszystkich graczy? To były czasy, ojej. Dobra, weźmy sobie dziobak. Aha, bo to tutaj się nie kupuje. Dobra, no to idziemy do tego, do lasu koldów, tylko nie przejdziemy tam. Dobra, no to idziemy przez jaskinię. Dobra, i taki jest właśnie mój plan. Przejdę sobie przez jaskinię i zobaczymy, czy mi się uda dzięki temu zrobić władcę marionetę tej postaci. Jeżeli nie, to trochę przypał, bo tak się kręcę bez tego od pół godziny. Dobra, widzowie, póki nasza dzielna postać będzie sobie szła, myślę, że możemy sobie trochę pogadać. Ogólnie tak, jeżeli zakładając, że moja chęć do gry w lutym w Broken Ranks to był wskaźnik inflacji w Polsce, to jest zupełnie odwrotnie. Inflacja bardzo mocno rosła, a moja chęć bardzo szybko spadała. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest spowodowane. Wydaje mi się, że szukałbym powodu w synergetykach. Ale jeżeli chcecie odcinek, dlaczego przestałem grać w Broken Ranks i przez pół roku w sumie mnie nie było, tak na zasadzie, ale kto pytał, więc nie mówię o tym w tym odcinku, no to dajcie znać, ja wam mniej więcej nakreślę, jak widziałem to z mojego punktu widzenia, tak, i po prostu wam o tym opowiem trochę. Wchodzisz na pole PvP, okej, okay. A czy ja mogę iść do Alairu, mam taką nadzieję, że tak. Więc mogę wam trochę o tym poopowiadać. Tak jak wspomniałem jakieś 10 minut temu, możemy sobie po prostu zrobić serię z questów. Możemy sobie zrobić serię z tych nowych bossów, bo jeszcze nie widziałem na przykład Ducha Zamku. Właściwie mam tylko ten jeden odcinek w planie. Więc możemy sobie to zrobić. Ogólnie, jeżeli ktoś z was pyta, czy dalej będę prowadził ten kanał głównie o Broken Ranksie, zdecydowanie nie. Nie mogę tu przejść. Ale to jest wioska druidów, dobra, to pójdziemy na obko. To raczej nie. Wrócę na YouTube'a, będę nagrywał filmiki, bo lubię to robić i bardzo się za tym stęskniłem, przyznam wam szczerze. Okej, zobaczmy jak to bije. Ale raczej nie Broken Ranks, pójdziemy sobie w jakieś inne gry, w jakieś inne filmy. Mam parę fajnych takich pomysłów, które kiedyś miałem w głowie, ale ich nie zrealizowałem i teraz możemy sobie tylko wrócić. Ogólnie jakieś super... Aha, brak miejsca w ekwipunku, super. Co mi tyle miejsca zajmuje? No nie, te flaszki chyba. Wrzućmy to. Tak. Ale fajnie, zabezpieczenie wprowadzili. Zobaczcie. Dalej mamy full. Ojej. A dlaczego mamy tak mało miejsca w wyku? Boże, wszystko nie działa. Czyli na pewno mi zabiera mnóstwo miejsca. Owadzia mapa. Nie. Zdecydowanie nie. Dobra, weźmy jeszcze to. Weźmy to. Dobra, trochę lepiej. Okej. Okay. Dobra, 730. No chyba i tak nie będę mógł. Ja chyba potrzebuję minimum 200, żeby to zrobić. Ale może zmienili coś. Chociaż kurde, czy ja chcę próbować? Płyn pędu. Zdecydowanie jakiś odcinek był nagrywany, tylko nie pamiętam jaki. W sercu upadłego rycerza. Dobra, mamy już 500. A czemu to jest? What the fuck? O nie, bo oni wprowadzili takie coś teraz, że na przykład... O Jezus, czemu to jest wszystko... Klucz do laboratorium, 10 wagi. Czuję się jak totalnie boomer, nie? Bo teraz to wszystko tyle waży. Zobaczcie, widzowie, na przykład brosza Hadiry waży 5. Nie wiem, ile ważyła wcześniej, ale był jakiś rework itemku. Jeszcze śledziłem wtedy mniej więcej zmiany w Broken Ranksie w tych czasach. Jakaś żabka sobie przebiega. I był rework itemków i teraz po prostu itemki więcej ważą z jakiegoś powodu, bliżej nieokreślonego. I tak to działa. Dobra, zobaczmy jak bije mój młot obszarowo, jestem ciekawy. I... i 1700! Bang! Pięknie, coś cudownego, niesamowita sprawa, fantastyczne zagranie. Dobra, idziemy widzowie, idziemy zrobić marionetkę. Ja już wiem, że damy sobie radę, tylko musimy jeszcze tego Kruka odkupić. Bang! Ogólnie to powiem wam tak, najgorszy na YouTubie jest powrót. Jeżeli nie nagrywacie na YouTubie przez jakiś tam czas, to coraz ciężej jest wrócić. A jak już wrócicie, to jest już z górki. Najgorzej jest zacząć. Powiedział Galajus, robiąc 48-godzinnego streama z bicia marionetek. Kogo się kupowało Kruka w tych czasach? U Wilczego chyba, nie? No nie. Okej, okay. A Tresel? Może u Tresela. Stefan, CC, Mab, Plujka. Ale lipa, gdzie jest Kruk? No dobra, Helenos, chleb z żakami. Hograd, no nie, no gdzie jest Kruk? A czemu ja nie mogę pisać na czacie? Dlaczego ta gra jest taka przeciwko mnie dzisiaj? Dobra widzowie, ogólnie to mija jakoś godzina, odkąd odpaliłem nagrywanie. Dalej nie poszedłem żadnego bossa nowego, więc myślę, że to jest najlepszy moment. Ciekawe, ile ja w ogóle wytnę z tego odcinka.
Wchodzimy do przeklętego lasu. Nie mamy ze sobą kruka, nie mamy wykonanego questa i mamy postać zrobioną na szybko, bo musiałem rozdać nowe umiejętności. Ale mamy dużo złota za to i mamy dużo flaszek i mamy 16 ogniw. Wydaje mi się, że damy sobie radę. Adewake nie ma szans, idziemy się bić. Zobaczmy, jak wygląda marionetka w 3D, bo jestem całkiem ciekawy. Jeszcze nigdy tego nie widziałem na oczy. Zobaczymy, czy się dużo zmieniło przede wszystkim, bo ten boss ogólnie, z tego co pamiętam, on w 2D był dosyć późno wprowadzony, więc chyba aż takiego dużego reworka tutaj nie będzie. Mamy Adewake'a, który padna strzała. Na szczęście moja postać jest dosyć silna. W końcu coś się dzieje, bo tak biegałem, przyznam wam szczerze, nie? Ej, mogę? Aha, mogę, dobra. Przyznam wam, widzowie, szczerze, że troszeczkę się nudziłem, chodząc po tej mapie i szukając różnych rzeczy, ale w końcu możemy iść się bić. I kurde, dobrze mi się te graty... Nie mam resek na tej postaci chyba, z tego co widzę. To może być dosyć duży problem. Dobrze mi się gra na tej postaci, cholera jasna. Czy chcę wrócić na barbarzyńcę? No nie wiem, no chyba będę tym wudu grał, bo to jednak nowy serwer, wiecie, bicie rankingu, chociaż i tak jestem już daleko za m***. Dobra, ale nieważne, zobaczymy. Jeżeli chcecie odcinki z Broken Rex, napiszcie, na jakiej postaci mam grać, może tak. To będzie prostsze. Przyznam wam szczerze, że ten barbarzyńca mi się bardzo podoba. Okej, okay, idziemy atakować pierwszą grupkę. Psina. Okej. Okay. Nowy content, widzowie, w końcu. Dobra, mamy psinę. Wygląda ładnie. Tak nawet, kurczę, bele groźnie, nie? 1600 HP, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy zabiję ich wszystkich na jednego strzała? Jeżeli tak, to zajebiście. Bang! Wow! Wow, okej! Okay. Ej, ta postać jest dobra. Dobra, jest łapka, jest psina, jest kutas. Okej, okay, no to idziemy się bić. Weźmy tak i po prostu spróbujmy ich wszystkich zabić na strzała. Okej, okay, mamy aurę ucieczki niestety. Trochę komplikuje sprawę. Bang! O, omija, patrzcie. Ojej, pomijał moje pociski, halo. O nie, i ucieknę po tej walce. Laponton wraca do gry i wchodzi do kolejnej walki. Tutaj jakaś łapka go strzela z uroków, ale on zaraz wyciągnie swój wielki batagur i zajebie mu w łeb. Ej, naprawdę, gadanie do kamery jest tak dziwne, nie? Aż sobie zjem pomarańczkę, widzowie, bo nie mogę wytrzymać. I kolejna grupka przed nami. Tym razem do boju z Lapontonem staje uwięziony psina, kutas i łapka. I idziemy się bić. Zobaczmy. Z tego co widzę, ta fala gniewu ma dosyć małą szansę na trafienie chyba. Bang! O, zajebiście, dobra. 2400 mniej. Ej, ten barba jest mega mocny w 3D. Czemu ja musiałem grać barbarzyńcą w 2D, kiedy nikt go nie chciał nigdzie, a teraz jest taki silny. Boże święty. A przed państwem kolejna niesamowita walka, tym razem 5 na 1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę państwa, idziemy tutaj do walki, stajemy z batagurem. Nie boimy się niczego, tutaj jakieś uroki wchodzą prosto na nasze konto. Nie wziąłem sobie ani jednego punktu obrony mentalnej. Ale nasz Laponton zaraz wleci z potężnym młotem i zabije wszystkich 5 naraz! Zadał jeden cios, z jakiegoś powodu. Czemu zadał jeden cios, halo? Jeszcze 3. Ponton, co jest? Nie no, nie wiem czemu zrobił tylko jedno uderzenie. Jest! Idzie do bitwy! Pęk! I dostał! I drzewo leży! Wszyscy nie żyją! Trybuny szaleją! To i leci na scenę! Naprawdę brakowało mi tego darcia do kamery, to jest tak głupie, w sensie ja się tak świetnie bawię robiąc to. Jezus, jakbym po prostu dawne hobby odkrył. Ej, zjedz sobie pomarańczkę, macie. Dobra, kolejna grupka. Nie no, ogólnie, jeżeli teraz mam być szczery, zróbmy taką chwilę powagi, bardzo ładnie jest ta instancja zrobiona, tak szczerze. Co prawda... Problem jest taki, że dalej jest to głównie farmienie i tutaj nie ma zbyt dużo emocji. Może gdybym miał niższy level, bo póki co to po prostu idę przez nie jak przez pole kukurydzy nocą, na przykład. Ale jest to całkiem przyjemne. Gdybym grał barbarzyńcą od początku, to myślę, że może bym nie zakończył swojej gry po 2 tygodniach, ale okej. Okay. Mam w ogóle zajebisty pomysł na film. Nagram go jakoś na dniach. Postaram się, żeby kolejny odcinek nie był za pół roku, tylko troszeczkę mniej, na przykład za 4 miesiące. Nie, ale mam fajny pomysł na film i wydaje mi się, że może wam się też spodobać. Z innej gierki. No i w ogóle myślę, że troszeczkę będziemy teraz skakali po tych grach. Trochę jakiegoś LOLa może nagramy, jakiegoś Minecrafta, ale nie takie nudne odcinki stypiarskie. Mam zajebiste pomysły, widzowie. Zawsze, głowa pełna pomysłów. Dzięki temu mam 1000 wyświetleń. Dobra, idziemy się bić. W ogóle zostawcie kciuka, nie? Tak jeszcze nie prosiłem o to. Trochę bym chciał wrócić na ten kanał, więc jeżeli naprawdę... Jeszcze żyjecie i jakoś tam nie umarliście jeszcze na moim kanale i widzicie ten film teraz i go oglądacie jeszcze w 28 minucie odcinka czy którejś, no to możecie dać kciuka albo napisać w komentarzu coś fajnego, nie wiem, na przykład pomarańcza, albo to jest akurat chyba mandarynka w ogóle, do końca nie wiem, to jest takie kurde, ej, co to jest, widzowie, to nie jest ani pomarańcz, to nie jest ani mandarynka, nie cytryna, co to jest, możecie napisać, co to jest w komentarzu, bo w sumie to nie wiem, no. Tak się podbija zasięgi. Ej, ale streamy z tej gry robiło się naprawdę dobrze. Muszę wam powiedzieć, powinien zapuścić teraz brodę.
że streamy z tej gierki robiło się naprawdę dobrze i ja to wspominam naprawdę rewelacyjnie, ja się tam naprawdę dobrze bawiłem, zwłaszcza jak donaty wchodziły. Nie no, widzowie. Nie, serio, ja się serio dobrze bawiłem, lubiłem to robić. Czy teraz bym w stanie? Wydaje mi się, że tak, ale jakieś króciutkie takie, nie dłuższe niż godzinka, bo to jednak strasznie, strasznie męczące było. Takie gadanie ciągłe do kamery, zwłaszcza, że ja teraz mam ogólnie lekkie tam problemy chorobowe, ale to nieważne. No, więc kurde, czy ja bym chciał kiedyś odpalić streama? Wydaje mi się, że kiedyś sobie odpalimy jeszcze, no. A tymczasem, wchodzimy do walki po raz kolejny i idziemy się bić. Tym razem dwie łapki i trzech uwięzionych. Bang, dostał, okej. Zaraz idziemy na bossa, widzowie. Zobaczymy, jak boss wygląda. Do tego jestem najbardziej ciekawy w tym odcinku. Bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, 48 minuta filmu, wchodzimy na bossa, idziemy się bić. Podąża według mapy. Palnij w dzwona, byku, zostaw suba. Wow. O kurde, ej, mocne. Ej, fajnie to wygląda, no. Zobaczcie, ta marionetka taka, kurde, krwista. Tutaj. Ten wygląda spoko. Ten wygląda jak głupek straszny. Ten wygląda tak przerażająco nawet, taki troszeczkę kurczy Skyface. Zobaczmy, jak to wygląda w walce. Ej, jaram się w sumie. Po raz pierwszy biję nowego bossa w Broken Ranks od dawno temu. Do boju! 9 obiektów do załadowania, całkiem sporo. Zobaczmy, jak wygląda władca marionetek. Czy w ogóle potrafi robić coś innego? Kurde, dałbym mu szansę i po prostu nie robił ataków w pierwszej rundzie. Ale to wygląda dojebanie! Ło, jaki on jest wielki! Dobra, chwila. Może dajmy sobie trochę punktów. Kurde, żeby mnie zabili mnie tutaj tak szczerze. Okej, okay, tutaj mamy tak. Możemy sobie zobaczyć HP. Mamy tutaj tego gościa. Kurde, nie rozróżniam ich. To jest mag, to jest shit, to jest rycerz. To będzie barbarzyńca i... Aha, to jest łucznik? Gość chyba pominąłem. Mamy marionetkę, która wygląda zajebiście. Okej, okay, jeden nie żyje, to super. Fajna informacja. Chyba damy radę. Chyba nie będzie to zbyt trudna walka. Ale ta marionetka wygląda OP. Ciekawe, czy dalej się bufują po rundach. Prawdopodobnie tak, wydaje mi się, że mechanika się jakoś za bardzo nie zmieniła. Ale wiem, że duch zamku chyba teraz coś przyzywa podczas bitwy na przykład, nie? Więc możemy sobie to szczekierautować w kolejnym odcinku. To taki makaronizm. Dobra, weźmy teraz, dobijmy tego gościa. Gdzie jest ten? Krytyczny, o, marionetka. Dobra, a chyba w ogóle wziąłem władcę na cel. Co on tak go bufuje? Ej, dużo tych bufków. 3400 HP, co jest? To dobrze, że ich zabiję w pierwszej rundzie, tak szczerze. Aha, jeśli jak kliknę na władcę, to nie mogę atakować. Dobrze wiedzieć. Dobra, no to idziemy się bić z tym. Weźmy kamieniem, rzućmy. O, kamień zawsze działa. Pyk, 2000, dobra, no i magnetka, proszę państwa. Niesamowita sytuacja, jedno wirujące ostrze i dobiję go krytycznym ciosem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy coś wydropi. A tak teraz wchodzi Epic, nie? Czajcie, jakby teraz Epic wydropił? To byłaby niezła akcja. No, zobaczmy. Wyszczerbiona maczeta borsuka i witalności. No niestety, 10 tysięcy złota, całkiem sporo. Okej, okay, no to co, no to pora na jakieś podsumowanie. Zobaczmy, czy gdzie wyjdziemy. Wychodzimy tutaj, klasycznie. Jeżeli mam ocenić ogólnie zmiany w Broken Ranks, już odczepmy się od tej marionetki. Zmiany w Broken Ranks po pół roku przerwy, jakie zobaczyłem po godzince gry, na pewno na minus to, że mi rozebrali postać i zabrali wszystkie questy. Nie wiem dlaczego, może to coś u mnie jest zbugowane i tak wcale się nie dzieje. Ale trochę, no, trochę smutne. Ale to jest szczegół, nie? To tam się dało odrobić. Patrzcie, w ogóle tutaj się pojawia taki... Nie wiem, czy to widzicie, czekajcie, coś wam pokażę. O, pojawia się taki suwaczek z głośnością. I to jest spowodowane tym, że ja kiedyś miałem zbindowany odpoczynek pod tym guzik myszki. I teraz już nie mam, bo nie grałem w Broken Ranks za długo. I sobie to odbindowałem, ale kiedyś tak to działało. I takie przyzwyczajenie po prostu zostało. Więc to, na minus to jest właśnie tylko to, że mi tą postać rozebrali. Z plusów, fajnie, jestem miło zaskoczony, przyznam wam. Trochę, no gdzieś tam, kurde, będę ten apetyt, żeby sobie pograć jest. Przyznam się szczerze, że zainteresowało mnie to, ale barbarzyńcą, ten wudu. Straszny nie wypał, ja zawsze jestem gałganem w tę grę, ja chyba nigdy nie osiągnę 140 levela, to już zostanie chyba w sferze marzeń, tak mi się wydaje, bo jak tylko dochodzę do jakiegoś sensownego poziomu postacią, no to zakładam nową z różnego powodu, więc no nie wiem, kurczę, może tym wodu pogram, może nie, może założę nową, tak trochę wiecie, tak na rozstaju dróg jestem, nie? Ale no z plusów na pewno muszę tutaj docenić fajne poprawki, między innymi to, że w tym ekranie końcowym widać teraz level, to jest fajna odmiana. Dodatkowo mamy to targowisko. Jest mega nieczytelne, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że jest tutaj straszny rozp***l. Ale no zobaczymy. Tutaj mam jakieś rangi. Nie no, jest strasznie nieczytelny. Jakby, nie wiem, kto robi interfejsy w tej grze.
Ja tutaj właśnie o tym chciałem pogadać w kolejnym odcinku. Myślę, że tutaj suchej nitki nie zostawię, może jakiś podcast z tego zrobię. Ale nie wiem, kto robi widzowie interfejsy w Broken Ranks, ale no nie idzie mu zbyt dobrze. Jakby nie chcę tutaj nikogo oczywiście obrazić czy coś, no bo doceniam pracę włożoną, ale wszystko w tej grze jest nieczytelne moim zdaniem. To jest totalnie czytelne. Wyszukiwarka drużyn jest totalnie czytelna, nikt z niej nie korzysta. Dobrze, że z targowiska ludzie korzystają. No wiecie, ja jestem nowym graczem i chcę sprzedać item i ja nie wiem co mam zrobić, nie? Totalnie nie będziemy kliknąć. Tutaj znajdziesz listę wszystkich sprzętów, które zostały przez ciebie wystawione na targowisko wraz ze szczegółami każdej oferty. Jeśli chcesz wystawić więcej, zrób to poprzez swój depozyt. Aha, no to już wiem, no to może jednak nie jest aż tak nieczytelne. Dobra, no cóż, no ogólnie jestem miło zaskoczony. Fajne zmiany, fajnie, że tutaj ta gra się rozwija. Ciekawe jak z tymi graczami. Nikt mi nie odpisał na czacie, bo czat mi zamknęli z jakiegoś powodu. Ale kurde, no spoko, nie? Ludzie sobie grają, gdzieś tutaj widzę, że biegają. Chyba serwery nie są martwe, więc może kiedyś sobie wrócę do tej gierki na dłużej. Napiszcie co sądzicie. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Przepraszam was bardzo, że nie było tyle czasu filmów. Pół roku zaginąłem. Tak żarty na bok mogę teraz powiedzieć. No kurde, Belle, trochę psycha siadła. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie ten kanał reaktywujemy, coś tam ponagrywamy. Nie, że jakieś wielkie rzeczy. Ja już nie myślę o tym, żeby być drugim Freezem. Ale myślę, że jakieś takie drobniejsze. Chociaż może jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Ostatnio czuję troszeczkę, że psycha wraca. Strasznie mnie rozjaśnia twarz. No nie wiem. Do zobaczenia, nie? Coś tam. Na Discordu będziecie wbić. A mówiłem, że wrócę. Miałem wrócić w sierpniu. Miesiąc spóźnienia. Cholera jasna. Dobra, elo!